licencje związane ze sposobem dystrybucji. Kupując produkty związane z oprogramowaniem, należy zwracać uwagę na oznaczenia, które dadzą nam pewność, że jest to artykuł oryginalny. Jest to ważne z dwóch powodów. Po pierwsze, w przypadku programu pirackiego łamiesz prawo. Po drugie, produkty oryginalne są gwarancją jakości. No i zawsze możesz reklamować. Powiem Ci, jak rozpoznawać i określać produkty oryginalne w kontekście sprzedaży, czyli jak powinny być sprzedawane produkty oryginalne. Nazwą Box określa się produkty, w tym programy sprzedawane w wersjach pudełkowych, tak zwane pełne. To z reguły najdroższy ze sposobów dystrybucji. Pudełko zawiera nośnik z oprogramowaniem, z hologramem, zwykle instrukcji obsługi. Bardzo często różne dodatki, gadżety, a nawet elementy wyposażenia. Produkt typu Box może być dowolnie przenoszony pomiędzy komputerami i instalowany w dowolnym miejscu. Przeprowadzenie rejestracji wiąże licencją tylko właściciela zakupionego oprogramowania, a nie jego sprzęt komputerowy. Następnie dwa słowa OEM, Original Equipment Manufacturer. OEM nazywany jest często licencją, ale jest w praktyce sposobem sprzedaży np. oprogramowania obwarowanym dodatkowymi warunkami. OEM mówi, że program jest ściśle związany z jakimś elementem komputera bądź jego całością. System operacyjny w wersji OEM może być sprzedawany tylko z nowym komputerem związany z jednym z jego elementów, np. płytą główną. Oprogramowanie OEM może się różnić od wariantów pudełkowych. Często jest markowane przez kogoś innego niż producent. Zawiera elementy przygotowane na życzenie zleceniodawcy. Najczęściej dystrybutora czy producenta sprzętu. Dla użytkownika końcowego korzystne jest to, że warianty OEM oprogramowania są tańsze od pudełkowych. Ograniczona jest zaś możliwość instalacji na innym sprzęcie niż ten, z którym zostało zakupione. No i subskrypcja w chmurze. Przykładem takiego sposobu dystrybucji oprogramowania jest pakiet usług MS Office 365. Pakiet ten dotyczy planów subskrypcji zapewniających dostęp do aplikacji Office, a także dodatkowych usług zwiększających wydajność pracy, które można włączyć poprzez internet, usługi działające w chmurze, takich jak konferencje programu Link w sieci web czy obsługiwana poczta e-mail w usłudze Exchange Online oraz dodatkowego miejsca w usłudze SkyDrive.